Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę się z Państwem spotkać i bardzo wdzięczny Państwu, że pomimo tego, że dzień dzisiaj piękny, wszystko kwitnie, to Państwo zdecydowaliście się przyjść tutaj na kampus Ochota i posłuchać troszkę tego, co mamy Państwu do przekazania. Wydział Biologii jest takim średnim wydziałem, no, zdecydowanie najpiękniejszym. To chyba każdy prodziekan do spraw studenckich czy dydaktycznych, jak to by to nazywać, tak powie. A mnie nikt nie uprzedził, że to jest konkurs piękności. Wychodziłem z założenia, że wygrywa ten, kto ma największą masę. Dlatego Wydział Biologii mnie wystawił. Ale spróbuję powalczyć trochę w tym konkursie. Ja pozwoliłem sobie troszkę taki gazetowy tytuł przygotować. Dlaczego? Ano dlatego, że jest jedna rzecz, z której ja jestem szczególnie dumny. A mianowicie z tego, że Wydział Biologii chyba jako jedyny uniwersytecki wydział w Polsce oferuje swoim studentom możliwość zapoznania się praktycznie z każdą dziedziną biologii. Mamy studia trzech stopni, licencjackie, magisterskie i studia doktoranckie, które są dosyć szczególnymi studiami. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia mamy trzy kierunki: biologia, biotechnologia i ochrona środowiska. I te kierunki w zasadzie obejmują wszystkie dziedziny biologii. Również dzięki temu, że jesteśmy w takim niezwykłym, cudownym miejscu, jakim jest kampus Ochota, jesteśmy otoczeni przyjaciółmi, a zarówno z jednostek uniwersyteckich, jak i z instytutów Polskiej Akademii Nauk, z którymi mniej lub bardziej formalnie współpracujemy i gdzie nasi studenci mogą realizować swoje marzenia, a przy okazji prace licencjackie i prace magisterskie. Mamy ponad 800 studentów, którymi opiekuje się około 160 nauczycieli akademickich. No i troszeczkę o tych marzeniach, które mnie się wydały najbardziej atrakcyjne, ale oczywiście nie wypełniają one pełnego katalogu oferty, a te kierunki, o których Państwu mówiłem. Natomiast pierwsze zaczynam od mikrobiologii, bo w poprzednich latach troszkę o niej zapominałem. A mikrobiologię mamy niezwykle silną, to chyba najmocniejsza nasza strona i nasi mikrobiolodzy badają mikroorganizmy, zarówno takie, które są, jak to się mówi, pożyteczne, jak i również te mikroorganizmy, które sprawiają nam kłopoty. I tutaj wchodzimy troszeczkę w medycynę, przy czym badania biologiczne zawsze medycynę wyprzedzają. Więc jeżeli Państwo chcecie być osobami, które tworzą medycynę przyszłości, to namawiam na biologię, a nie na Warszawski Uniwersytet Medyczny mimo wszystko. No i taka osoba, która zajmuje się mikroorganizmami, może zarówno je łowić i tutaj, żeby w ogóle je badać, to trzeba je mieć, czyli może być tym łowcą mikrobów, może być specjalistą, poznając genetykę mikroorganizmów, ich funkcjonowanie w środowisku naturalnym, no i oczywiście może szukać sposobów na pozbywanie się mikroorganizmów, co oczywiście jest w tej chwili niesłychanie ważne, bo Państwo zapewne wiecie o tym zagrożeniu, powiedziałbym, cywilizacyjnym, którym są mikroorganizmy oporne na wszystkie antybiotyki. Inny przykład, badanie skarbów Złotego Stoku, a tam kiedyś była, w tej chwili jest muzeum, kiedyś funkcjonowała kopalnia złota, potem kopalnia arsenu, to geolodzy na ten temat znacznie więcej wiedzą, ale jest to miejsce niesamowite ze względu na to, że tam są skarby, o których normalny człowiek nie wie. A mianowicie tam są niezwykłe mikroorganizmy. Mikroorganizmy, które mogą być wykorzystywane do oczyszczania wód, do wychwytywania z wód wypływających między innymi z kopalni w Złotym Stoku cennych metali, złota, arsenu, różnych metali, i te mikroorganizmy nie są jeszcze do końca poznane. Więc jest pole do popisu, jest co badać, można być poszukiwaczem skarbów, a nawet pewnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo minerały tam są niezwykle urokliwe. Kleszcze.
Kleszcze to Państwu się też kojarzą pewne ze strasznym zagrożeniem, chociaż to nie kleszcz straszny, ale to, co on przynosi. Czyli znów wracamy do mikroorganizmów, choć żeby z tymi mikroorganizmami walczyć, no trzeba poznać wektor, czyli ten organizm, który kleszcze przynosi, i takie badania na Wydziale Biologii są prowadzone. Ja tutaj oprócz tej kwietnej łąki, gdzie te kleszcze żyją, pozwoliłem sobie Państwu taki wkleić mały przerywnik w postaci egzaminu z takiego przedmiotu fauna i flora, który się odbywa w terenie, w naszych stacjach terenowych, i gdzie egzamin wygląda dosyć nietypowo, jak Państwo widzicie, a profesor egzaminuje akurat dwie studentki, które muszą rozpoznać to, co mają w wiaderkach, to, co wcześniej same zebrały w terenie. Oczywiście nie są to rośliny chronione. A strefa polarna to ta strefa, gdzie dzieją się rzeczy niesłychane, niezwykłe. To takie miejsce, które w tej chwili jest daleko na północy albo daleko na południu, a jeszcze jakieś 20 parę tysięcy lat temu było tutaj. Więc niejako badając strefę polarną poznajemy to, co było u nas w Polsce te 20 parę tysięcy lat temu, a dodatkowo w strefie polarnej, jeżeli znajdziemy jakieś formy życia, które przybyły z kosmosu na Ziemię, to właśnie tam. Już była taka jedna publikacja, może trochę przedwczesna, ale wszyscy astrobiolodzy, którzy chcą znaleźć życie pochodzenia pozaziemskiego, bardzo, bardzo intensywnie badają strefę polarną. Ja tutaj na slajdach pozwoliłem sobie w takie wstawki wstawić pod tytułem, na którym kierunku najłatwiej nauczyć, zdobyć wiedzę związaną z tym, co Państwu pokazuję. Kolejny typ badań, który jest prowadzony na Wydziale Biologii, to badania związane z rozwojem zarodkowym. One są prowadzone na organizmie modelowym, na myszy, bo ten organizm jest od strony rozwoju zarodkowego i molekularnych mechanizmów sterujących rozwojem ssaka najlepiej poznany, no i komórki macierzyste. Co to znaczy, to myślę, że biologom i osobom, które chciałyby studiować medycynę, nie muszę tłumaczyć, to nadzieja na przyszłość, że będziemy mogli wyhodować sobie swoje własne tkanki, narządy i w ten sposób ratować się w sytuacjach awaryjnych. Sekrety pamięci, tajemnice mózgu, to są badania, które na Wydziale Biologii są prowadzone, no może nie w dużym stopniu, ale tutaj bardzo intensywnie współpracujemy z Instytutem Medycyny Doświadczalnej imienia Marcela Gonęckiego, z naszym bliskim sąsiadem, i wielu naszych studentów robi właśnie prace magisterskie pod opieką pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej. Kolejny, łowcy smoków. Jak Państwo pójdziecie na Wydział Biologii, to na dole stoi smok, autentyczny smok, smok uznany naukowo. A pozostałości, a w zasadzie rekonstrukcja dinozaura, który nosi nazwę gatunkową smok wawelski. I tak został opublikowany w Science, bardzo prestiżowym czasopiśmie. Smok został znaleziony w Polsce oczywiście, stąd pewnie wawelski. A takich smoków znaleziono w Polsce kilka i o tych smokach możecie się Państwo nauczyć, a również spotkać z nimi w czasie zajęć terenowych, a właśnie studiując na Wydziale Biologii. No i trochę z ochrony środowiska. Biolog może też zostać takim traperem, który krąży po terenie i szuka obiektów, które chce opisać, czy których zwyczaje chce poznać. A takim bardzo ważnym miejscem, a decydującym o tym, jak wygląda przyroda Polska, są nasze bagna, bo one decydują o retencji wód, czyli w zasadzie o wszystkim, co dzieje się w przyrodzie. I to jest kolejny przedmiot badań prowadzonych na Wydziale Biologii, w których uczestniczą nasi studenci. Dlatego, że na Wydziale Biologii wszystkie prace magisterskie muszą być eksperymentalne, a prace licencjackie mogą nie być eksperymentalne, choć z reguły eksperymentalnymi
eksperymentalnymi są. I to tak w ogromnym skrócie, bo 10 minut czas goni, trochę przekroczyłem, mam nadzieję, że będzie mi to wybaczone. Dziękuję Państwu pięknie i życzę miłego, ciekawego dnia.